Pamiętam początki i strach przed tym, żeby wyjść do ludzi z tym, co mam. Latami nie kończyłem piosenek. Musiałem się nauczyć systematyczności, musiałem się nauczyć kończenia rozpoczętej pracy, ale przede wszystkim musiałem się po prostu odważyć. Ta wspólna więź z ludźmi, te wspólne emocje, to jest coś, co kocham. Jestem w stanie być w momencie, jestem w stanie wejść w interakcję z ludźmi, w wymianę energii, wejść w dźwięki. Naprawdę wierzę w to, że jeśli odważysz się zrobić pierwszy krok z czystym sercem i z dobrą, czystą intencją, to wszechświat pomoże ci w realizacji twoich planów. Zamknij oczy. Słyszysz? Oddychaj. Kreuj. Czerp z życia. To teraz wsłuchaj się w swój świat. Zatrzymaj się na chwilę, poczuj miłość do siebie i zrozum siebie. Odważ się być sobą. Ty to ocean możliwości. Dokładnie pamiętam chwilę przed moim pierwszym streamem. Ogromny stres połączony z ekscytacją. Myśl, czy podołam oczekiwaniom. W końcu wchodziłam jako kobieta do męskiego świata. Powiedziałam wtedy sama do siebie, teraz albo nigdy. Ta odwaga jest moim przewodnikiem w życiu. Nie boję się próbować, nie boję się ryzykować, nie boję się być sobą. Żyję według swoich zasad, bez narzuconych reguł. Osiągnięcie tej swobody w życiu daje mi szczęście i pozwala mi spełniać marzenia. Odkryłam swój ocean możliwości. Droga do sukcesu nie zawsze jest prosta i łatwa. Ale zawsze słuchaj swojego wnętrza. Nawet jeśli mówią ci, że nie pasujesz. Hello, Moto.